jeżeli chodzi o jezioro Spuszcze. Nie jest może za bezpiecznie, ale z tego co widzę, to bardzo dużo wędkarzy i rodzin, nawet z dziećmi, z wózkami tutaj po jeziorze przed chwilą jeździło. Także pozwoliłem sobie wejść, chciałem tylko tak pokazać takie, zobaczcie, takie przeręble tutaj zostawiają wędkarze, ale powiem szczerze, ja się troszeczkę na tym znam, bo wychowany nad tymi jeziorami i powiem tak, no ja, jeżeli chodzi o mnie, to ja wracam na szlak, na grunt. Chciałem tylko wam tak pokazać, jak to z grubsza wygląda na lodzie, ale nie polecam tego przede wszystkim tym ludziom, którzy nie umieją pływać. I no i tyle. No i tyle. Nie ryzykujcie, bo to są tylko takie po prostu niepotrzebne te wejścia. Nie ma żadnej potrzeby, żeby wchodzić na lód. Różnie to bywa. W jednym miejscu może być tak, w drugim może być tak. Nie znacie jezioro, nie znacie w ogóle. W ogóle generalnie powinno być tak, że jakby były takie zimy jak kiedyś, jak się wchodziło na lód koło domu, co mieliśmy jeziorko, To tak, ja nie powiem, że nie. Jeżeli od listopada do kwietnia cały czas utrzymywał się mróz i po pójściu nad jezioro kuło się przerębel, żeby usiąść się i powędkować, i to zajmowało nieraz z 15 minut, żeby wykuć taką dziurą, taką piką, taką tak zwaną. No. I tam wtedy się pokazywało właśnie jakieś 15-18 cm lodu, moi drodzy. Wierzcie mi, że przy takiej grubości to nawet jak znajomemu bugalskiemu konie spod sklepu uciekły, bo nie chciało im się czekać na niego, że tak powiem, tam już któreś piwo z kolei pił, no to konie już były takie troszeczkę rozczarowane tym właścicielem i bywało tak, że potrafiły spod sklepu uciec i z wozem, z tymi kanami po jeziorze przejechały całym jeziorem i pojechały sobie tam gdzieś jakąś polną drogę, wracając do domu, bo ponieważ może się bały główną ulicą jechać,